Cześć, dzisiaj będzie odcinek o tym, dlaczego nie wysłałem swojej Black New England IPA na gwiazdkowy konkurs piw domowych, druga edycja. Wcześniej grałem film, że wysyłam piwo na konkurs Black New England IPA. A to dupa, nie wysyłam, dlaczego? W skrócie, po prostu nie chciałem, żeby się komuś krzywda stała. Ale o tym za chwilę. Dobra, jaka w ogóle była historia tego stylu Black New England IPA? No... Zdania są podzielone, część piwowarów uważa, że to jest rak, część uważa, że to są eksperymenty. Ja jestem w tej drugiej grupie, uważam, że to są eksperymenty i tak naprawdę co z tego, że ktoś sobie wymyśli coś takiego, po prostu można to zrobić, spróbować, jak nie wyjdzie, no to olewamy temat, lecimy dalej, nie? I jaki tu był największy problem wśród piwowarów, którzy mówili, że Black England IPA to jest rak, a nie styl? Po prostu tutaj chodziło o tą mętność, bo wszyscy mają zakodowane mocno i nawet już w opisie stylu też tak jest, że New England no to musi być mętne. No a jak wiadomo, mętność w piwach ciemnych wygląda po prostu do dupy, jak kałuża i tyle. No i... No i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby Black New England IPA zrobić tak, żeby miało wszystkie cechy New Englanda, ale nie było mętne. Przecież można wnieść soczkowość, gładkość do piwa bez tej właśnie mętności. No i ja to tak odbierałem, no i dążyłem do czegoś właśnie takiego. A co sądzą inni, no to... to ich jest sprawa, jeżeli ktoś uważa, że to jest do kitu, no to... To pewnie tak jest. To jest jego zdanie. Plan był bardzo prosty. Zrobić czarną, mega-aromatyczną, niepaloną ipę, soczkową w odczuciu i do tego, żeby nie wyglądała jak kałuża. Co poszło, nie tak. Piwo okazało się przegazowane, ale dlaczego? Jeżeli chodzi o refermentację, no to do refermentacji użyty był cukier. 44 gramy na 10 litrów piwa, co w takim przeliczeniu daje to dwie jednostki CO2. Czyli nie jest to jakieś mocne wysycenie. Normalnie z takim czymś piwo powinno być tak dosyć średnio nagazowane, nawet w kierunku tak słabszego, słabszego nagazowania, ale w tej New England Black Ipie po prostu wszystko poszło do góry. Byłem przekonany o tym, że ta Black Ipa wyjdzie po z butelki, ale Stoi na jakiś tydzień czasu na balkonie w niskich temperaturach i widocznie to trochę pomogło przed tym, żeby uniknąć gasingu. No i co jest winą? Winą jest po prostu niedofermentowanie piwa, ale dlaczego? Czy to jest mój błąd? Tak, jest, bo niby czyj. Ale tutaj trochę drożże chyba mnie zwiodły, no bo fermentacja zakończyła się na pięciu Belgii. Ta, to, to Belgia już tak mi się znajdowała, że przez tydzień nie ruszało się w ogóle i. Stwierdziłem, że zrobię cold crash i tu pojawił się problem numer dwa. Po cold crashu piwo mi zamarzło. Rozmroziłem piwo i dodałem gęstwy. Gęstwy dodałem też z Vermontów, czyli co mogło pójść nie tak. Przecież nie zje nic więcej, a, a jednak coś tam, coś tam zaczęło się dziać i tego cukru nie zjadała infekcja, bo ja te piwo próbowałem, też je za chwilę spróbujemy i. Tam nie ma nic złego w tym piwie, poza tym przegazowaniem. Także tutaj na pewno problemem jest niedofermentowanie piwa. Ale dlaczego tak się stało? Być może drożdże były leniwe i cały czas pracowały. Być może ta gęstwa po tym cold crush, którą dodałem, sprawiła to, że zaczęło wszystko pracować i po prostu ten cukier został zjadany. 5-BLG to sporo tego cukru i... Po prostu się to wszystko przegazowało. Druga sprawa to, trzecia w sumie, że mogłem zaufać temu, że te drożdże odfermentowują około 80%, czyli to jest wysokie odfermentowanie. Tu jeżeli miałem 16 BG, ono zakończyło się na 5 BG, to jest ile procent odgazowania? Nie mam pojęcia, muszę to na szybko policzyć. Ok, powiedzmy, że 16 to jest 100%, 5 to jest. X%, procent, czyli liczymy szybko, 500 przez 16 z proporcji. Matematyka czasem się przydaje, naprawdę. Kalkulator sobie tutaj odpalam. Robię tak, 500 przez 16, szybkie obliczenia i to chyba są obliczenia złą stronę. To jest 70% od czyli. Producent podaje 80, czyli można by mieć, że to nie było pełne odfermentowanie. Nie policzyłem tego wcześniej, ale uznałem, że jeżeli jest zacieranie w takich ciepłych granicach, czyli około 70 stopni, no to to odfermentowanie będzie niższe. Jak bardzo się myliłem, jednak trzeba było zaufać temu odfermentowaniu, jakie podaje producent, i po prostu pociągnąć to jeszcze więcej, jeszcze dłużej i mieć pewność na 100%. Druga sprawa to mogę uniknąć tego lewego dodawania drożdży gęstwy drożdżowej po tym cold crashu. Może to by pomogło, może nie. No fakt jest taki, że piwo się mocno przegazowało i jedna butelka mi po prostu strzeliła. I tutaj była bardzo szybka decyzja, że po prostu tego piwa nie wysyłam na konkurs, bo nie chciałbym, żeby gdzieś komuś to piwo po prostu eksplodowało. Druga sprawa nalać to piwo to jest, to graniczy z cudem, żeby zrobić to nie upierdzielając wszystkiego dookoła. A jeżeli sędziowie by to zaczęli otwierać, czy tam na coś pomocnicy stewardzi, czy tam, no wiecie, wiecie o co chodzi, no to po prostu to byłaby dupa. Wszystko byłoby mokre i byłoby więcej wkurzenia niż picia z tego wszystkiego i konkursu. Także... <laughs> Także przy tym piwie sam doskonale wiem, co ze zepsułem. Nie potrzebuję feedbacku sędziów. I nie potrzebuję marnować ich czasu na to piwo. Nie uważam, że to była zmarnowana warka. Uważam, że dużo się przy niej nauczyłem, bo te wszystkie chodki, klocki z cotcrashem, refermentacją i tak dalej, z niedofermentowaniem widocznym tutaj teraz gołym okiem, no to wnioski, wnioski, wnioski. I następne piwa lepsze, lepsze, lepsze. Dobra, mam nadzieję, że. Że ten odcinek i poprzedni odcinek troszkę wam nakreśliły to, jak pracują droże Vermont LA, i co tam może się z nimi dziać i co też może się spotkać niespodziewanego po drodze, podczas ważenia, bo cały czas, cały czas nauka i nauka na własnych błędach, Szkoda, że na własnych cholera. Dobra, nieważne. Trzymajcie się, dzięki za oglądanie i do następnego odcinka. Mam nadzieję, że już bardziej optymistycznego. Bo, bo jeszcze bym zapomniał dograć tej krótkiej degustacji, żeby wam pokazać, jak ona wyszła, ta Black Neipa, bo to piwo jest, cały czas jest, także. Okej, okay, nagrywa się. Dobra, nagrywa się. Ja tuż sobie przyniosłem to piweczko i zobaczcie, ono jest. Jest takie. Ono ma taki kolor, jak widzicie dokładnie na, na filmie. Ono jest mętne, ale, ale nie wygląda jak kałuża. Ja jeszcze tam zrobię jakieś przebitki, żeby wam pokazać dokładnie, jak to wygląda. Ale ono... A, spróbujemy tu. Czekajcie. OK. Jak Wam to pokazać? O. O. Hmm. Ostrość. Ostrość. Jest. Dobrze. Dobrze. No to właśnie tak wygląda to piwo. Ono nie wygląda jak kałuża, czyli tutaj jest sukces. No w aromacie jest y, dużo chmielu. Gdzieś tam przejawiają się takie delikatne aromaty paloności, takich delikatnego karmelu może. Ale w zapachu jest bardzo dobrze. No jest, jest słodkie, jest estrowe. No bo tutaj fermentacja była od... Y, 17 start przytrzymanie tam przez parę godzin 18 jakieś dwa dni a potem buch luzem gdzieś tak do 22 stopni mm, na Vermont Vermontailach także tutaj fajne te estry się one się wytworzyły i są są fajnie wyczuwalne jest bardzo wyraźny bardzo bardzo fajny aromat jest mega mi się podoba w smaku już jest jest palone. Nie jakoś mega, nie jak Black Ipa, nie, nie jak nawet American Stout, ale jednak ta paloność jest tutaj wyczuwalna. Ono jest gładkie. Może jakieś turbo soczkowe ono nie jest, ale ale jest ok. Jedna rzecz, która tutaj przeszkadza to są Podejrzewam, że od nagazowania te opiłki chmielu tutaj się unoszą i powodują, że odczucie goryczki jest spotęgowane właśnie tymi opiłkami, a nie samym chmielem goryczkowym. Mm. Tutaj, gdyby nie ten problem z tym przegazowaniem, to byłoby naprawdę spoko i ja może będę pił to piwo. No i to tyle, tyle, tyle z degustacji. no nie ma tutaj za bardzo się rozczulać. O, czekajcie, bo coś tutaj... Nie, wydawało mi się. Chociaż może jakiś rozpuszczalnik delikatny? No, może coś takiego być. No, jakieś takie rozpuszczalnikowe nuty też tutaj wjeżdżają. To by się musiał wypowiedzieć jakiś profesjonalny sędzia z profesjonalnym nosem, bo no ja wyczuwam to jakieś delikatne rozpuszczalniki, które się przedzierają przez ten chmiel i delikatną paloność. O! Aż się Dobra.